Jest wielkim honorem dla Uniwersytetu Jagiellońskiego gościć tę konferencję. Third International Conference on Human Rights Education, Promoting Change in Times of Crisis, to tematyka, która ze wszech miar odpowiada misji Uniwersytetu. Jesteśmy dumni, że trzecia konferencja, pierwsza była w Sydney, druga w Durban, odbywa się w Krakowie. Human rights education is really a foundation stone of any well-functioning democracy, civility and tolerance of difference. Difference of culture, difference of religion, of race, political opinion, difference of ethnic origin or sexual orientation. The modern world is only now learning how to deal with such differences without war or oppression. And remember, peace cannot be kept by force. It can be only achieved by understanding, as Albert Einstein told us some time ago. Dzisiaj, kiedy patrzę na osiągnięcia, odzywa się duch rewolucjonisty. Tylko nie mam gdzie rewolucji zrobić drugiej. Ale o co ja bym was prosił? Prosiłbym o to, by uporządkować ten temat. Bo przechodzimy na myślenie z krajowego, państwowego, na Europę, nawet na globalizm. Prawa człowieka też powiększają swoje możliwości. Prawie dzisiaj cały świat może korzystać z tych dobrodziejstw, ale też się zauważyć, że inaczej było, kiedy baliśmy się sąsiada, kiedy system nie pozwalał, a nawet kiedy pamiętaliśmy bardziej o prawach boskich. No i właśnie. Jako praktykowi natychmiast się pojawia pytanie, czy mieszać sprawa boskie z ludzkimi, czy jednak boskie odłożyć, a zająć się bardziej sprawami ludzkimi. Ale znów te ludzkie prawa obywatelskie są te małe, do państwowych włącznie, a dzisiaj pojawiają się prawa europejskie, a więc kontynentalne, a nawet globalne. Zastanawiam się, czy gdzieś jest jakiś ośrodek, jakaś grupa, która by to jakoś uporządkowała. Czy podjęła próbę porządkowania. Bo nie tylko prawa, same prawa dają nam efekty. Czasami trzeba czuć ograniczenia. Jest to pierwsza w historii naszego wydziału tak duża konferencja. Zaczęła się od wizyty na naszym spotkaniu pana prezydenta Lecha Wałęsy, który najpierw przemawiał, następnie odpowiadał na pytania gości z wszystkich właściwie kontynentów. Przez piątek i sobotę mieliśmy posiedzenia plenarne z jednej strony oraz posiedzenia warsztatowe z drugiej strony, w trakcie których z rozmaitych punktów widzenia pewne zagadnienia były analizowane, zarówno zagadnienia dotyczące na przykład realizacji praw człowieka w okresie kryzysu gospodarczego, na przykład realizacji praw człowieka w krajach pochłoniętych tak zwaną wiosną arabską. Dotyczyły też te zagadnienia ewentualnych emigrantów z państw arabskich w kierunku Europy. Również były poruszane i z rozmaitych punktów widzenia analizowane takie dosyć kontrowersyjne kwestie, jak na przykład bioetyczne zagadnienia z jednej strony, z drugiej strony wielokulturowość tak zwana. Paweł Włodkowicz wiele wieków temu, tu w Krakowie, wypowiadał wbrew poglądom większości poglądy naprawdę szokujące. Mówił o tym, że nie można nawracać mieczem, mówił o tym, że
prawo powinno być podstawą wzajemnych relacji i wyrażał poglądy i sformułowania zdumiewające w swojej epoce. Wyprzedził o kilka stuleci myślenie europejskie. Jest naturalne, że rodzice pragną dla swoich dzieci dobrego, szczęśliwego życia. Są wrażliwi na ich krzywdę, niesprawiedliwość, dyskryminację i wykluczenie. Są gotowi zrobić wiele, aby wyrównywać ich szanse. Byliśmy takimi rodzicami. Prawie 50 lat temu, gdy wolna aktywność obywatelska nie była jeszcze dobrze widziana, rodzice zorganizowali się oddolnie i krok po kroku zaczęli tworzyć system warunków i wsparć, które miały zapewnić respektowanie praw człowieka, dawać szansę rozwoju i uczestnictwa osób z niepełnosprawnością intelektualną w życiu społecznym, w normalnym życiu. Ja wyjechałem z Polski w 1973 roku. Nigdy nie myślałem, że będę wracał do kraju demokratycznego i kraju, który jest tak zainteresowany prawami człowieka. I to jest niesamowita przyjemność. I drodzy Państwo, jedna rzecz, która jest strasznie ważna przy prawach człowieka, jest nie to i przy demokracji, nie to, ile wyborów co roku mamy, tylko to, jak się zajmujemy najsłabszymi członkami naszego społeczeństwa. I dlatego tutaj gratuluję Pani tej nagrody i gratuluję naprawdę Uniwersytetu Jagiellońskiemu tej wspaniałej konferencji. Po prostu staramy rozszerzyć wiedzę i edukację o prawach człowieka do wszystkich, do tych ludzi, którzy mieszkają w dalekich obszarach w Ugandzie, ale tak samo do tych ludzi, którzy mieszkają gdzieś na Mazurach czy koło Białegostoku. Dziękuję bardzo.